historyczno-dyplomatyczne to nowy kierunek studiów w Instytucie Historii UMCS. To także zupełnie nowa oferta interdyscyplinarnych studiów w Polsce. Główną przesłanką proponowanego kierunku jest przygotowanie absolwenta do podejmowania ścieżki kształcenia zorientowanej na działania w szeroko rozumianej sferze dyplomacji. Studia są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych funkcjonowaniem współczesnej dyplomacji polskiej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych. Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodych osób, które chciałyby uzyskać odpowiednie przygotowanie do pracy w służbie dyplomatycznej. Specyfika tego kierunku polega na jego nowoczesnym charakterze i atrakcyjnym doborze przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych. Studenci uzyskają uporządkowaną wiedzę w zakresie studiowanej dyscypliny, przede wszystkim z historii i podstaw współczesnej dyplomacji. Bloki modułów podstawowych to dzieje dyplomacji polskiej, dyplomacja i historia polityczna świata, podstawy współczesnej dyplomacji oraz Polska i świat współczesny. W programie studiów znajdą się dwa lektoraty języków nowożytnych, które będą prowadzone przez cały okres studiów, czyli 6 semestrów. Jako obowiązkowy język angielski, który dominuje we współczesnej dyplomacji, oraz drugi język zachodnioeuropejski do wyboru. Większość przedmiotów poprowadzą wykładowcy z Instytutu Historii, ale część zajęć prowadzić będą pracownicy naukowi z Wydziału Prawa i Administracji i z Wydziału Politologii. Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym w różnych obszarach życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki w zakresie dyplomacji na uzupełniających studiach magisterskich, które planowane są na Wydziale Prawa i Administracji. Zapraszam Państwa do podjęcia nauki na studiach historyczno-dyplomatycznych w naszym Instytucie.